Pamiętasz, jak zaczynałaś współpracę z Wiciem? Przyszło by ci do głowy, że będziesz ściskała w ręku coś takiego? Wiesz co, nie. Ja nie wyobrażałam sobie tego, bo to miał być jednorazowy wypad, jednorazowy teledysk i nie wyobrażałam sobie dalszej współpracy tak naprawdę, no bo to miało wszystko zakończyć się na jednym teledysku. No ale to, że dzisiaj odebrałam tę płytę, świadczy tylko o tym, że naprawdę bardzo wielu ludzi nas wspiera i dzięki nim tak naprawdę tutaj dzisiaj jestem. Zdajesz sobie sprawę, ilu artystów, ilu wykonawców marzy o czymś takim? To jest, wiesz, ósmy diament w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Sześciu wykonawcom się to udało. Kurna, kolejka, która czeka po to jest, wiesz, stąd po horyzont. Wiesz, co ty trzymasz w ręku? Wiesz co, może nie zdaję sobie do końca sprawy, ponieważ ja nie zajmuję się muzyką. Ja po prostu wystąpiłam w tych teledyskach, ale tam płytę dostałam dzięki współpracy z ludźmi. Z ludźmi, których kocham, tak naprawdę, których bardzo lubię, z którymi świetnie się dogaduję. I tak naprawdę to jest nasza wspólna zasługa. A co ta płyta i co ten projekt zmienił u ciebie? Wiesz co, dojrzałam mentalnie na pewno to. Zdałam sobie sprawę z wielu rzeczy, o których wcześniej nawet nie myślałam. I no, są takie rzeczy, których teraz może nie powinnam poruszać i może kiedyś o nich opowiem, ale no, naprawdę dało mi to bardzo wiele i naprawdę cieszę się, że poznałam tego, kogo poznałam i że mogłam tutaj dzisiaj być z wami. A to prawdą jest to, że taki każdy sukces odkrywa, wiesz, raz, że fajne te miłe, dobre strony, tak, ale za tym idą też... Również. Tak, tak, oczywiście to jest tak, bo są... Plusy, sławy, no na przykład dajmy na to sławę, są plusy i minusy. No ja już tego zdążyłam doświadczyć. Masz trochę dość? Sporo. Wiesz co, uznałam, że to jest fajne, mogę się w tym realizować, mogę się w tym spełniać. Jestem w tym dobra przede wszystkim, robię to bez żadnych wyrzutów sumienia. To naprawdę mi dużo daje, po prostu rozwija samo mnie, no nie tylko pod względem artystycznym, ale również jako osoby. A powiedz mi tak szczerze, bo mi się to, ja mam czasami takie myśli w głowie, chyba nie jestem tak rozpoznawalny jak ty, ale nie masz czasami chęci pójść sobie gdzieś, kurczę, na piwo totalnie anonimowo, jako osoba kompletnie nieznana? Przecież to jest luksus dla ciebie teraz. A propos piwa, to jeszcze jestem niepełnoletnia, tak nawiasem mówiąc. Jest takie dla kierowców. Kupujemy sobie, no dobra. A wiesz co, no męczę te słowa jednak, ale uważam, że każdy z moich fanów jest wyjątkowy i należy im się zwrócić szacunek, bo gdyby nie oni, to po prostu bym dzisiaj tutaj z wami nie stała, tak? I oni nie dają mi jakiegoś takiego poczucia zmęczenia, tylko wspierają mnie. Wspierają mnie duchowo, czuję się silniejsza, czuję, że robię coś dla ludzi, ludzie to doceniają i to się przyjmuje i to jest naprawdę bardzo fajne. A zobaczymy cię jeszcze w jakichś klipach? No mam nadzieję, że tak. Teraz szykował się bardzo duży projekt. Aha. Mogę zdradzić, że to jest film. Premiera będzie w lutym. No i w sumie chyba tylko tyle na razie mogę powiedzieć. No jest projekt owiany tajemnicą jak na razie. W mediach będzie o nim głośno, także wszyscy... A dasz znać, kiedy będziesz mogła o tym rozmawiać, żebyśmy sobie mogli pogaworzyć? Kiedyś? Aha. Oczywiście, że tak. Tak. No to ci dziękuję, gratuluję ci też, bo jeszcze nie miałem okazji. Możemy pomachać Witkami tutaj. Witkowi też w sumie.